Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Transport Fever. W dzisiejszym odcinku zaczynamy z kwotą już ponad nadal 1 biliona, dokładnie biliona 100 milionów. No i mam nadzieję, że ta kwota będzie nadal rosła. Zróbmy sobie takie przejrzenie wszystkich linii, jakie mamy dostępne. No, w poprzednim odcinku nasze linie potrafiły zarabiać po 40 milionów, no ale z tego co widzę, no trochę się opuściły w tym wszystkim. Myślę, że to może też głównie wynikać z tego, że no, na niektórych liniach się to strasznie wzięło i jakby to powiedzieć, zmniejszyły te przychody, no ale myślę, że jakby wziąć i ogarnąć te linie, to jeszcze bardziej to wyszłoby nawet na lepsze. No i tak, od czego by to może zacząć? Tutaj jest strasznie zamłuka, ale no już widzę, że jakiś pociąg podjeżdża pod to, więc powinien to zgarnąć. Może, przynajmniej mam taką nadzieję. Okej. Jak tutaj to działa? Tutaj jest straszny też zastój. Jak to miasto w ogóle? Czego potrzebujecie? No wszystkiego po trochu. I może by tych towarów też może trochę wreszcie, bo tak cały czas mówię o tych towarach i cały czas ostatecznie tego nie robię. Tylko z którego drewna by to faktycznie brać? Gdzieś tutaj chyba zacząłem robić, to której? Jakieś tartaki trzeba transportować. Tutaj będzie miał bliżej, tutaj chyba. Stronę, czyli tutaj, no chyba tutaj zostanę, nie wiem co. Więc no spróbujmy sobie w dzisiejszym odcinku właśnie to zrobić. Tylko pytanie, jaką wy macie długość? Wy macie pewnie długość 320, ok. Do zrobienia myślę. No i tak widzowie, myślę, że no jesteśmy, jak już mówiłem w poprzednim też odcinku, tak w 1/10 serii. No ale na dobrą sprawę, jakby tak nic nie siedzieć i nic nie robić, to byśmy już powoli się wyzbierali te pieniądze, no ale no, nie można tak siedzieć cały czas i nic nie robić, więc działamy. No bo nie można też tak w życiu nawet, żeby siedzieć nic nie robić. Tunel jakiś chce robić, no nie fajnie, ale możemy tak podłączyć oraz może się uda. Spróbujmy. 85 minut, no trochę sporo. Będzie. Trochę zbiedniemy przez to, już sporo na minusie jesteśmy, więc... No tutaj ta linia też trochę tak średnio drabia, jak tam linia 12 się w ogóle trzyma. No 6,5 miliona na plusie jest. No nie tak najmniej, więc no fajnie, fajnie. To jest linia 15, ale na linii 12 też cały czas czekają. Powolny jest strasznie ten załadunek. No od biedy można by tu jakiś pociąg taki króciutki strasznie zrobić. Tylko no już tutaj nie jest dużo miejsc kolejowych. Bardzo fajnie to wygląda. I tak stąd trzeba będzie też tutaj wciągnąć. Tutaj będzie bardzo dużo miejsc kolejowych. To jest linia chyba od węgla, to jest 10. Jakby się uprzeć, to by można jeszcze jeden pociąg tam wsadzić i nic by się nie stało zbytnio. To teraz ta linia 12 sobie też nie radzi, niestety. No a tutaj już też tak średnio cokolwiek wymyślać. Tutaj przyjeżdżają, rozładowują się i nie odjeżdżają tak naprawdę. No cóż, cały czas się przeładowuje strasznie. Ale z tego co widzę już ogarniają powoli. Bo pewnie to nie wypływa wszystkiego co było dokładnie. A tutaj jak? No ale tutaj też, nie wiem, na cały czas schodzi, tak naprawdę. Linia 13, no można by coś na linię 13 dać. Dobra.
Dajmy sobie na nie 13. Jezus, dobra. Wracając do tej linii, to trzeba jeszcze kolejny dać w tę stronę. Niech będzie też 320. I tutaj jakoś puścić. Wyrównanie terenu, mówicie, nie daje rady. Czyli będę musiał to zrobić ręcznie. No tak. Obniżyć chcę. Dobra, zobaczmy. Jak to teraz będzie chciało pójść. Dobra, udało się. Nie poprowadzić jakoś teraz. Myślę, że to będzie tą łatwiejszą rzeczą. Z tego co widzę, to i tak taniej wychodzi niż tam. Dobra, to się połączyło. Dobra, wygląda na to, że tak. Okej. Nawet tak dużo pieniędzy nie straciliśmy przez to. Teraz tylko za jezdnię, niech będzie. Dobra, w ten oto sposób i zróbmy może tak, żeby na obiad się to wprowadzić udało. Dobra, wy macie prąd na tym. Dobra, tak żeby na tym nie wychodziło, okej. I kup pociągi, można spróbować z tym pociągiem, co tam się dało. Dobra, zaraz się ogarnie. Nic z tym, może 320 może? Dobra, jedno i drugie. Może nie? Stało. Będzie gotowe. Kolejna linia będzie... Halo? A, będę wybrał linię dla ciebie. Proszę bardzo, jedziesz. I kolejny pociąg to też możemy tego leć i też to będzie z wagonami i wysówkami, okej. Okay. To też chyba będzie 320. Dobra. Zobaczymy, jaka będzie stawka na tych liniach. Dosyć mała, ale dużo tego towaru będą przewozić. No tutaj 65 milionów z jednej linii to jest naprawdę dużo, jakby nie patrzeć. No okej. Okay. Pojechały pociągi. Zobaczymy zaraz, jak to będzie. Co tam się dzieje w tej fabryce materiału budowlanego. Trzeba zwiększyć przywóz tego wszystkiego. Dokłady chemiczne, co tam się dzieje, no też zwiększyła się strasznie produkcja. Pewnie dlatego, że przyczuli. Dobra, na linię 14 myślę, żeby można stworzyć pociąg, który będzie tylko i wyłącznie przewoził te towary. Tutaj nie jest druga trasa, więc mamy ciebie. Z ciebie tak kilka do 200 myślę. Która to jest linia teraz? 14 jedziesz. Okej. Zobaczymy, może przez to, że tutaj kolejny pociąg wjechał, to tutaj coś wjedzie. No ale z drugiej strony patrząc, tutaj nawet nie ma jak wybudować linii kolejowej, tak żeby przetransportować tutaj. Ale można też spróbować od czego. Mamy tyle pieniędzy, że naprawdę zróbmy to w ten sposób. Dajmy jakąś drogę, wyprowadźmy stąd na przykład. No to pauzujmy na chwilę i usuniemy to. Wybudujemy sobie stację kolejną. Na 320, zmieści się tutaj. Wyrównamy teren na siebie, dobra. Teraz trzeba będzie to podwyższyć.
widzę, że ponad 200 dadzą radę wyciągnąć. Okej, okay. Tę drogę trzeba teraz połączyć tutaj, nie będzie, że tą drogą. To może tędy po prostu. Czekaj, może tą, ale nie chcę w ten sposób, tylko będę się inaczej, jakby usunąć ten kawałeczek. I to też po prostu całe. I poprowadzić w ten sposób, żeby było łagodniej. Okej, okay, ten kawałeczek też się usunie. I ten też. Jeździcie. Dobra, pytanie, czy ty masz zasięg na to wszystko? No nie wiem. Może być ciebie bliżej po prostu też zrobić. Chociaż to usunięcie. I tutaj gdzieś na przykład. Ten oto sposób, ten oto sposób i w tym miejscu. Tak, żeby wyrównać do tego poziomu. I tak. Udało się wyrównać terenu, ale to też się udało. Dobra, połączymy sobie z tą ulicą. Teraz z tymi torami, myślę, że to już będzie formalne, żeby połączyć. Super to wyszło. Myślę, że teraz nadal nie ma połączenia. Ale jakby to też inaczej połączyć. Może tak bezpośrednio też. Teraz jest bliżej. Nadal nie. Może to na pewno trzeba będzie usunąć. No i bliżej jeszcze tutaj gdzieś może. Dlaczego to tutaj jeszcze jest, nie? Dobra, ale teraz już ładnie się udało. Okej. Okay. Spróbujmy. Ale tutaj bezpośrednio na raczej nie będzie. Chyba, że dobra, udało się. Na stronę. Mój Boże. To jest najbardziej z tego, co widzę. No ale z tym też może być ciężko. No dobra, usunę to całe. Nie, no to nie ma sensu w ten sposób. Usunę to na chwilę. Ustawmy tę stację jakoś. Bardziej pod kątem, jak może. Na ten sposób i nie przeprowadźmy stąd wróżkę. No okej, okay, nawet bardzo nie będę musieli zwalniać, to najbardziej na tym zależy. Dobra, i tu będą wagony, raczej myślę, że takie węglarki na ten żużel. Okej, okay, w ten sposób, w ten sposób. Pociągi, może być też ten pisie, nie po pisie, dobra, wagony, no i węglarki będą. Nie będzie, że jest tyle na razie. Nowa linia od ciebie do ciebie. No i jedziesz. No i teraz ta linia 15 będzie miała nas za zadanie tylko odebrać towar stąd. A myślę, że z linii 15 teraz będzie ten żużel jakby znikał na rzecz tego pociągu, który będzie tędy jeździł. No i tak naprawdę z linii 15 i linii 12 odbiera, kto jeździ tutaj i to w ogóle tak na okrągło naokoło jeździ, jakby nie mogło bezpośrednio tutaj. Moje cegły chyba muszą tutaj dojść, z tego co myślę. Dobrze.
No, oni muszą tutaj cegły i tak sobie pozywać. Więc bardzo minie 15, by zmienić, żeby zamiast tutaj jechali, co jest kompletnie bez sensu. Weź to jest rozgałęzienie, usiąść stąd i niech jeździ sobie tutaj może po prostu. Też jest to jakiś plan. No i tutaj już od razu 600 sztuk tego żużla. No i stąd też się pozbyliśmy tego żużla. Super. No i węgiel też jest bezpośrednio do tego przewożony. Jak tam? No znacznie lepiej to wygląda. Chociaż linia 13 trochę ubyła, ale linia 18. Dlaczego to tak? To jest przecież jedna z prostszych linii. Ale pewnie drewna już za mało się dostarcza. No i jeszcze jest to pojazdy. Co ona tak naprawdę wozi? A na jeszcze to nie trzeba coś więcej. No właśnie. Jeszcze to nie ma żadnych pojazdów, więc trzeba by coś tam do tego dodać do tej linii. Kup pojazdy dla linii 6. Może z tyle wystarczy. No teraz powinno być lepiej według mnie. Jak tutaj macie dużo żużlu? Macie dużo żużlu, okej. Okay. Że niby więcej materiałów, żeby, znaczy budowlanych, żeby wytransportować. A nie 7 to jest dokąd? Aż tam. Dobra, to myślę, że tam też będzie trzeba coś wymyślić. No tylko średniawo trochę. Chyba, że tutaj jakoś odprowadzić drogę. Zrobić przeładunkową, no ale tu myślę, że wystarczy może 280. No tutaj za ten teren trzeba bardziej wyrównać, albo po prostu 200. Okej. Okay. Dobra, i to musi bardziej w tę stronę iść, okej. Okay. Spróbuję to jakoś tunelem poprowadzić, czy coś. Dobra, zapauzujmy na chwilę, usuńmy tę drogę. Dół strasz w ogóle. Tak, żeby to tunelem poprowadzić się nie da. Da się, super. Dobra. Teraz pojadę to wyprowadzić, myślę, że na tym. Spróbujemy jakimś wyduktem. Ok. Dało się. O, jakkolwiek to wygląda. I z drugiej strony też trzeba wybudować, tylko w którym miejscu? Tutaj opowiadacie, a jak wygląda to u was ta... O mój Boże. Dobra. No średnio to wygląda. Tak naprawdę. No chyba najlepszym miejscem by było tutaj. Nie udało się wyrównać terenu, powiadacie? Dobra, to się obniży. Bez problemu. Jak teraz? Lepiej. Dobra, i żeby tak to nie szpuciło, to jeszcze sobie podrównamy tutaj. Okej. Okay. Pytanie, czy wy się tam krzyżujecie? Nie. Na szczęście. Dobra, i ciebie trzeba do tego. Super, udało się jakoś. No ale zaraz mija 20 minut odcinka, więc dziękuję bardzo za oglądanie. Zachęcam do oglądania poprzednich, jak i następnych odcinków. Dziękuję bardzo, no i cześć!